Podsewam piosenkę z odległej przeszłości o kłamstwie i zdradzie płynącej z ust szczura. Lecz przybył wódz prawy z gniótu niegodziwości, a deszcz strzał niebo zaćmił niczym chmura. Pośród wojów trwoga jak fala wzrastała, śmierć na polu bitwy swe żniwo zbierała. Szczura, tak to szczura, bliski jest już koniec. Na kolanach klęknął, w prośbie składa dłonie. Bardowie w całym kraju czynili co mogli, aby podkopać autorytet szczura. Tymczasem, gdy sądy lorda Wełnowora okazały się mylne, ser Długoręka objął przywództwo. Wkrótce dotarły do ciebie wieści, że lord Manikin, znany ze swej chwiejnej postawy, odważył się chwycić za broń przeciw wrogom i stanął z tobą w jednym szeregu. Te puce, musisz się zająć lordem Manikinem. Jeśli jeden możny powstaje przeciwko nam, za chwilę uczynią to pozostali. No cóż, najpierw muszę odzyskać swoje ziemie i... nie mam dość wojsk, więc... czekam na posiłki od... Dosyć! Zaatakuj natychmiast ziemię lorda Manikina, albo zawiśniesz na sznurze. Szczurze! W uznaniu twoich zasług mianuję cię wodzem wszystkich wojsk rebelianckich. Zapracowałeś na ten zaszczyt. Twoim pierwszym zadaniem będzie pospieszyć z pomocą lordowi Manikinowi, gdyż wrogie wojska oblegają jego zamek. Lord Manikin został zaatakowany. Nie sądzę, że mi się uda to zrobić. Musimy na poziomie trudnym. Spróbuję jeszcze raz na normalnym. Aby jego ziemie nie wpadły w ręce wroga. Popłyniesz tam łodzią z oddziałem włóczników i poprowadzisz wojska lorda do zwycięstwa. Jeśli odniesiemy sukces, być może zachęci to innych możnych do wypowiedzenia wojny ciemięzcom. No to co? Lecimy, zaczynamy. Zamek jest atakowany! Szybko! Rozkaż ludziom, aby zajęli pozycję na murach! Fuck! Fuck! Dokąd idziemy? Biegnij! Bum, woda po kocha! Szybciej! Czekamy na rozkaz! Potrzeba nam nowych rekrutów! Jakieś polecenia? Tutaj! Na mur! Tam są wrota! Szybciej! Potrzeba nam nowych moje pachoły! Zawsze gotowe! Rusza! Już tam zmierzamy! Łycha! Dokąd w tym razie? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Czekamy na rozkaz. Szybko. Bronić, kurde, nie tylko pozwolić im wejść. Szybciej! Czemu wybaczaj mojego postawę? Nie rozumiem, czemu macie postawę w kroku? Debile! Co mamy zrobić? Dokąd z tymi drabinami? Precz to! Wróg przerwał nasze mury! No spoko, idziemy! To już jest dziwnie trudne. Okej, moi zmieni się w kubkę. To jest bardzo dobry motyw, zawsze działający w walce. Panie, nie możemy tam dojść. Panie? Ruszamy! Wracaj! Odparliśmy ataki w ruchu. Świetnie! Naprawiamy kubkę przed mur! Okej. Nie straciliśmy zbyt wiele wojska, ale to nie czyni nas zwycięzcami w tej walce. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz. Tutaj. Dobra. Przydałoby się zrobić parę blaneczek. Stąd. To. Tak? Pyk. Już tam zmierzamy. Zakowujemy was. Łucznicy w gotowości.
Czy to jest sens naprawiać? Zawsze im trochę czasu zabierze. Tak. Dobra. Co musimy robić? Musimy na pewno zrobić więcej łuczników. Myk. I to jest najpiękniejsza rzecz, jak się ustawia ten murek. Przy murku. Pochyły dach. To jest, kurde, najfajniejsza rzecz z całej gry, jaką pamiętam. Zawsze, kurde. Potrzeba złota. Kurwa. Nasz skarb pustoszeje. Potrzeba złota. Dobra. To nakurzamy piekarnię, nie? Myk. Myk. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Mordy. Czy my mamy drwala? Ej, drwul! Drwolu! Drwoludu! Tutaj są, kurde, jakieś drzewa. Nie, to muszą... O, tu są jednak, dobra. Więc jest luzik w miarę. Na pewno będziemy długo czekać na dostawę drewna, więc trzeba to się obchodzić mimo wszystko. Oszczędnie. Głupio zrobiłem, że tutaj ustawię i będą popierdalać w ten sposób. Debilizm. Ale... To jest wizualne, po prostu mi się podoba. O. Tak, jeszcze jedna farma. No, farma się zawsze przyda, więc... Chociaż... zboża nie mam za dużo, poza tym bardzo długi kawał muszą przełazić. Przyda się, mimo wszystko się przyda. Dobra. Mamy piekarów. Piekarz! Jeszcze jeden. Aha, to stan skarbca bez zmian. Okej. No, na razie nie mogę nic zrobić. Jedynie teraz będę mógł kupić sobie... Czekamy na rozkazy. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Tak, tak. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Okej. Trzeba teraz trochę czekać na... surowce. Bardzo dobrze nam poszła pierwsza obrona. Nie sądzę, żeby nam szło gorzej w kolejnych starciach. Okej, tu 4. Tu 2. Aha. Niewiele. Dobra. Tyle powinno styknąć. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Stawiamy tu. Tu. Możesz tu. Na nas liczyć. Dokąd idziemy? Tu. Zawsze tu. Gotowi. Dokąd tu. Tym razem? Powiedz tu. Tylko, co mamy zrobić. I to powinno styknąć jak najbardziej. W razie czego... Możesz na nas liczyć. Nie ma problemu, żeby ją spuścić w pird. Cheer. Co więcej, oni mają gdzieś to tutaj. Jak najdalej możemy wystawić posterunek. Wiadomo, o co chodzi. Posterunek, dobra sprawa, żeby robić im stąd. Dobra, jak będziemy mieli odpowiednio dużo wojska, przeniesiemy wszystkich uczniów. 13 to nie jest dużo. To jest śmiesznie mało. Czekamy na potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. To potrzeba wam rekrutów, czy sir? Ruszamy. Decydujcie się. Wyruszamy. Okay. Jakieś polecenia? Już tam zmierzamy. Depuce. Dobra. To będzie dosyć szybka misja, widzę. Poziom normalny jest przyjazny. No, daje radę to zrobić bez problemu. Na trudnym to już jest o wiele trudniej. Złoto wpływa do naszego skarbca. Bardzo się cieszę, że wpływa. Nic nam z radości nie ubywa. Jesteśmy zajebiście szczęśliwi. Więc w porządku. O to chodziło. I tak ma być. Teraz dorobić jeszcze jednych ludzików. I co? I nic więcej. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Bronia, dokąd nie żyje. Tylko co mamy zrobić? Pikarnia. Dobra. Co bym mógł zrobić jeszcze, żeby nam się tutaj lepiej broniło? Właśnie się tylko też tak zastanawiam. Czy ja mam tutaj jakieś motywy obronne? Nie.
Nie, nie mam żadnych. Zrobimy sobie taki fajny myk, który bardzo rzadko stosowany, ale mimo wszystko jednak. Dodatkowy mur. On będzie przeszkadzać, ale zawsze to jest trochę więcej obrony dla nas. Jeżeli atakują nas katapulty, a zakładam, że będą, to oni skupią się najpierw na tym. Jak się tu dostałeś bez mojej wiedzy? Nieważne. Zaraz wysyłam wojska, żeby się z tobą rozprawiły raz na zawsze. Czekamy na rozkazy. Ruszamy natychmiast. Możesz naprawdę na świetny kawałek. Uwielbiam ścieżkę dźwiękową ze Srukolda. Jednokrotnie używałem jej na sesjach RPG. Potrzebowałbym jeszcze drugiej. Wojska szczura atakują. Gdzie? Grotnik. Zobaczcie, ciekawe. Wiedziałem, że koleś odwrócnie nazywa się Grotnikiem. No bo ja to wszystkie takie rzeczy wyrobię. Kowal. O, i do dwa łuki. Raz. A jeszcze, a drugi. Czekamy na rozkaz. Mamy wojnę. Jedziemy na kurzecie. Wyruszam. Już tam zmierzam. No. Tak. Skupią się na tym murze. To jest taki fajny bug, o którym mało kto wie, że głupi komputer skupi się najpierw na murze. Będzie miał wyjebane większość tego, co się tu dzieje. Możesz na nas. Jakieś polecenia? Dokąd idzie? Strzały gotowe! Podpychać ich szybciej! Okej. Okay. Katapulty się wymęczają tutaj. Dla mnie to żadna strata. Bardzo się cieszę. A tutaj... W międzyczasie. Się nudzę. To było stanowcze za łatwe. Bardzo, bardzo łatwe. O, ale zaczyna mi brakować tego. Boże. Wydaje mi się, że wystarczy tego mimo wszystko. Trzeba nam wrócić. Ruszamy natychmiast. Naprawdę będę czekać tylko na to, żeby oni tu podeszli. Zawsze gotowi. Pokaz bazę. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Prostka. Debile, otwieram bramę. Pokonany. Ja wam zaraz dam. Ja tu wam zaraz. Możesz na nas liczyć. Dobra, za chwilę znowu zaczniemy ich rozlokowywać. A zastanawiam się nad zrobieniem tego tutaj. Chociaż nie, jesteśmy całkiem fajnie rozlokowani. Chociaż bardziej bym skupił się wtedy tak. Laneczki naprawiamy. Żadnych strat nie ma specjalnie, więc jest ok. Drewno.
Drewnochron. Dobra. Jest, jest. Część tutaj. Mój łuk będzie ci służył. Część tutaj. Mój panie. Się przydadzą. Mimo jakieś wszystko. Polecenia. Później rozlokujemy trochę obok. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni, sir. I ha, następny. Okay. Czekamy na rozkazy. Już tam zmierzamy. To tutaj. Ruszamy natychmiast. Łucznicy w gotowości. Łuk będzie ci służył. To tutaj. Wyruszamy. Spoko. Nasza dokąd idziemy? Grupka tu. Już wyruszamy. Nasza zawsze gotowi. Wasza. Dokąd tym razem? Tu. Wasza. Powiedz tylko, dwójeczka. Co mamy tutaj zrobić. I tak nie jesteście potrzebni, ale na wszelki. Bo na to chyba nie mogą się wspinać. No, dlatego uważam, że to jest o wiele lepsze, bo blokujemy przez stawianie tego, przez palisadę, blokujemy i drabiny, a także blokujemy możliwość wyspnięcia się tutaj. Dodatkowo dzięki palisadzie jesteśmy chronieni przeciwko tym. Katapultom. No, słowa mi brakowało przez chwilę. A se tutaj tak pyknę. Nie wiem po co. Tak, żeby było śmiesznie. Nie mam co robić z tymi wszystkimi gównami. To czekamy na rozkaz. Nam broni, se. Mój panie. Mój panie. Już tam zmierzamy. Możesz potrzeba nam nowych rekrutów, se. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Możesz na nas liczyć. Możesz na nas liczyć. No dobra. Za chwilę przyjdzie ta pokraka. No, bez problemu uda nam się to zrobić. Zapasy możemy nawet przyspieszyć, więcej złota. Nie wiem po co i tak nam dobrze idzie. Ogólnie możemy mieć teraz. Od szczura. Ach tak, no w sumie teraz zaczynasz się martwić. Moje armie zaraz cię dopadną. Dopadną. Nie. Nie ostraj się. Czekamy na rozkaz. Nam broni, sir. Jakieś polecenia? Spoko. Spoczyn. Ruszamy natychmiast. Jesteśmy bardzo dobrze chronieni. Nie widzę sensu nawet, żeby coś miało pójść na mnie tak. Zrobię więcej. Tutaj, myk. Myk z tej strony. Podwójna. I nikt się już nie przedrze. Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. Ile ich tutaj tak? jest? 10 będzie. A ile łucznicy tutaj? Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci możesz służył. Przejść tutaj. Wojska szczura atakują. Jakieś polecenia? 20. No, dobra. Jest dobra ilość. Bardzo łatwo damy sobie z nimi radę. Jeżeli nie spierdzielą sprawy. Oczywiście postawa obronna. Czekamy na rozkaz. Obronna. A nie krok jest głupie, więc nie ma sensu tego ustawiać. Nie wiem czemu to kurde, zawsze jest na zawsze to. Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Pewnie. Czekamy na rozkaz. A tutaj wojsko ostatni szans. Dokąd tym razem? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Naprawa. Wojsko ostatniej szansy zawsze się przyda. Się nawet zastanawiał, czy ich tutaj nie... Dokąd możesz na nas nie zabrać, ale... Nie, Drwalu! Drwalu! Szybciej, wracaj, zaraz ci się uda. Dobrze, wchodź tu, jest! Dobrze, jest! Wszedł nam Drwal. Drwal bomba. Ty kurwa! Karbować strzał! Co za gnoje? No trochę lepiej to poszło teraz. No, katapulty się aż tak nie zgnoiły jak na początku. No dobrze, dobrze, że ich zostawiłem. Nie będę obchodzić. Zabijcie nam tych. Zabijcie tych. Ale, tak się akonie tutaj teraz będą robić tą ucieczkę.
cholera. Już tam zmierzamy. No dobra, ale tutaj nie ma sensu. Co? Już to wybiliśmy? Bez sensu. Okej. Easy. Easy. Dzidzi. No i faktycznie, trochę nam to pomogło. Nie, jedna katapulta się skupiła na mnie. Mój łuk, odszukać cel. Ani, celować spokojnie. Zabijemy ich? Bez sensu. Otwórz. Atakuj! Jezu, długo jeszcze. No to... Drogę. Okej, no to dzidzi. Obrońcy zamku trzymali się. O, sporo by było w tamtej małej części. Dokąd tym razem? Także... To chyba by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Witam zresztą na moim nowym kanale. Po raz kolejny was witam. To był kolejny odcinek serii Stronghold. Twierdza. Nie Crusader, nie dwójka. Wow, ale pierdziel mnie komar. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że jakoś wam się podoba. Postaram się trochę więcej humorów wlecić, żeby było ciekawiej. Tak jak na samym początku moich filmów, a nie, że siedzę, tu się to dzieje, tu to, to. Miałem trochę, może być to trudne, ale spróbuję. Halo? Halo? Wiadomość od szczura. Znów to samo. Nie do wiary. Po prostu otaczają mnie sami idioci. Jak to możliwe, że ty pozbawiłeś moje wojska? Pozbawiłeś. No, prawie bym się czuł. Jesteśmy zwycięzcami. Nie! Zwycięzcy! Wow! Tak, dokładnie. Dodam nową żarówkę. Stracone jednostki 15%. Poprzedni najlepszy wynik. Ty kurwa. Ty gnoju. Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem twoich osiągnięć militarnych. Sam często myślałem o tym, żeby rozprawić się z tym żałosnym szczurkiem. Jestem pewien, że możemy dojść do porozumienia, które przyniesie korzyści obu stronom. Ja bym oczywiście mu nie ufał, ale... pewnie będzie, kurde, przymierze z tym frajerem. I oczywiście, jak w takich sytuacjach się bywa, zostaniemy w pierdol. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!